Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. A więc rozpoczynamy temat dla reportera. Dzisiaj 23 dzień lutego i jak zawsze Jarek Adamek. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry. Witamy serdecznie i zapraszamy, drodzy słuchacze. Pod numer 65 529 5529. To nasz numer, dostępny dziś do 9:45, a więc czasu sporo. I zapraszam bardzo serdecznie do dzwonienia, żebyśmy sobie tutaj porozmawiali, co tam u państwa dzisiaj słychać. U mnie się przeziębienie znowu nasila. Coś nie mogę wyjść po prostu. To ja tak wychodzę. No, nie. Wyjdę drzwiami, wejdzie oknem. Chyba to jest więcej nas takich na świecie, którzy właśnie nie mogą sobie w tę zimę poradzić z tym własnym organizmem. Mamy telefon. Pierwszy telefon, tak jest, odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam zgłosić taki problem, bo usłyszałam właśnie u was w radiu, że jeśli coś mnie zainteresowało, jakiś taki problem, to mogłabym sprawa dla reportera. Proszę zgłaszać. Mogłabym tutaj coś powiedzieć, tak? Tak. No, jeśli chodzi o to, to tak, jest pewien problem, jeśli chodzi o sprawę związaną z błędem medycznym. To znaczy, jeśli lekarz popełnił błąd medyczny, to jak długo powinnam czekać na sprawiedliwość, jak długo powinnam czekać na rozwiązanie sprawy, skoro dalej błąd medyczny istnieje, tak? Dalej jestem bardzo osobą poszkodowaną zdrowotnie, cierpię, do końca życia ten błąd medyczny, że tak powiem, będę miała, tak? Jest uszczerbek na zdrowiu, powstała głuchota i tak dalej. No, a sprawa w sądzie toczy się już 6 rok. Raz w roku jest sprawa taka przedłużana i właściwie to jest taka sprawa, że właściwie wchodzimy do sądu i tylko pani sędzia nas widzi, że przyszliśmy, żeby odhaczyć w mojej ocenie protokole, że ta sprawa się odbyła. A ta sprawa po prostu jest taka zbywana, tak? I nie można niczego się doprosić, są, że przede wszystkim inaczej w protokole jest pisane, niż jest na płytach, są jakieś takie koszaki, różne mataczenia. No to jest sprawa oczywiście na jakąś taką dłuższą rozmowę, ale bardzo źle się dzieje, bardzo źle się dzieje. A słyszałam na przykład, jak minister sprawiedliwości, pan Ziobro, sam osobiście powiedział, że jeśli ktoś jest pokrzywdzoną osobą w błędzie medycznym, to jak najbardziej takie sprawy są w pierwszej kolejności załatwiane, tak? Mhm. Bo takie mamy prawo w Polsce, no jesteśmy państwem Prawa i Sprawiedliwości, rozumiem. Więc dlaczego osoba, która chce się bronić sama, bo to raz, że pieniędzy też tak nie ma, a dwa, że adwokaci różnie do tego podchodzą, może się gdzieś dogadają, może coś, tak, że uważam, że trzeba się samemu bronić, bo samemu najlepiej się wie, co się przeżyło, jak ta sprawa się toczy, ale jeśli jest się samemu, to jest się bardzo zbywanym. I to jest właśnie taki problem, który chciałam poruszyć dla reportera. Właśnie chciałem pytać. Nie wiem, czy ktoś jeszcze taki problem, na pewno dużo jest osób z takim problemem, na pewno dużo, ale ja właśnie ten problem chciałabym poruszać, na antenie poruszyć. Okej, okay, poruszyła pani, natomiast właśnie miałem pytać, co pani ma za adwokata, że to się 6 lat ciągnie? To znaczy, ja nie mam adwokata, ja nie mam adwokata z racji takiej, że adwokaci bardzo, to znaczy, jakby to powiedzieć, żeby pan mnie dobrze zrozumiał, trochę tak wiem, jak działa prawo i jakby też jestem osobą wykształconą, ale zostałam pokrzywdzona właśnie przez ten błąd medyczny. I tu chodzi o to, że ci adwokaci, żeby dobrze słowa użyć, no to musiałbym pan tak może osobiście porozmawiać czy coś, bo nie chciałabym jakby coś tutaj złego powiedzieć, tak w tych emocjach całych i w tym wszystkim, co ja przechodzę, to też nie umiem tak za bardzo dobrze aż mówić, więc proszę też mi wybaczyć. Oni by tak sprawiedliwie nie prowadzili tej sprawy, może tak mogę to powiedzieć. Ja odnoszę takie wrażenie, wie pan, mam takie wrażenie, ponieważ nawet nie zadają sobie trudu, nie mówię o wszystkich. Ja mówię, na kogo ja trafiłam. Mm-hmm. To jest bardzo ważne, tak? Nie mam nikogo w rodzinie, bo gdybym miała swojego adwokata w rodzinie, czy dobrego przyjaciela, to na pewno by tę sprawę dobrze poprowadził, ale ja takiej osoby nie mam.
I wiele osób też jest nawet w takiej sytuacji, że też takiej osoby nie ma. I to dlatego właśnie jest ten problem. A do osoby, jak się idzie, tak wie pan, z góry, tak z rzędu, to są nastawienie tylko na to, żeby wziąć pieniądze i ich to jakby nie obchodzi, tak? I prowadzą tę sprawę tak, żeby ona, wie pan, żeby jak najdłużej wyciągnąć, jak najwięcej, a ta sprawa, bo to tak wygląda, nie? Nie wiem, czy pan się w tym orientuje, no ale powiem pan szczerze, ja już w tym siedzę trochę i widzę, że tak to działa. Mhm. No dobrze, dlatego, to może... Dlatego, no nie wiem, czy takiej sprawy akurat oczekiwaliście to na antenie, czy coś, żeby pani porozmawiać. Dziękuję pani bardzo za ten telefon. Ta audycja jest taka, że rzeczywiście nigdy nie wiemy i tematy są przeróżne. Taki temat przeciągającego się postępowania sądowego. Bo wie pan, o co chodzi? Chodzi o to, że albo w lewo, albo w prawo, tak? Bo jeśli... Ja jestem chora, naprawdę, a mam komplet dokumentów, to nie jest tak, że sobie mówię, ja mam bardzo dużo, że tak powiem, dowody w postaci dokumentacji medycznej. To jest bardzo ważne, tak? I to jest, jak rozumiem... Uważam, że dokumentacja medyczna powinna być brana pod uwagę, powinna być analizowana dokładnie. Już nie wspomnę panu, jak biegły prowadzi sprawę. Biegły odwalił manianę. I wziął za to pieniądze, tak? Zrobił sobie tak... Pach, no pan by był po prostu przerażony, jak pan by czytał, jak ja pokazałabym panu moją dokumentację kontra jego opinię. Jak rozumiem, sprawa się toczy, ale to jest sprawa cywilna. To jest sprawa cywilna, tak. To jest sprawa cywilna i tak by, wie pan, no sąd jest, mówią, że sąd jest niezawisny. No, no ja wierzę w to, że jest niezawisny. A czy... Sąd też jakby jest władzą, tak, w państwie. A czy... Nie wolno ingerować w sprawę sądu. Ale nie chodzi o to, że ja chcę ingerować w sprawę sądu, albo żeby sąd zrobił tak, jak ja chcę. Ja chciałabym, że jeśli jesteśmy w państwie prawa i sprawiedliwości, to żeby sąd prowadził sprawę przede wszystkim dokładnie i rzetelnie. Okej, okay, ale wniosku... I też wiem, że dużo jest spraw, ale wie pan, no nie tak, że ja na przykład rok czasu nie miałam sprawy, albo nawet od 2 lat dochodziło, no to wie pan, no... Tak. A po prostu, nie pan mi wierzy, weszłam na salę i wyszłam. I czekałam na to rok czasu i kolejny czekam. Dobrze. Dziękuję pani bardzo za ten telefon. Jeżeli państwo macie jakąś radę dla naszej pani słuchaczki, to zapraszam do tego, żeby zadzwonić i się podzielić. Okej, okay, mamy następny telefon. Tak, pierwszy telefon za nami, jest już kolejny i witamy serdecznie dzień na antenie. Dobry. Halo, dzień dobry, panie Jarku. Dzień dobry panu. Tu w piątek, a witam pana prezesa. W piątek miał pan telefon odnośnie tutaj segregacji śmieci, czy coś takiego tam słyszałem. No możliwe. Musiałbym poszukać, no ale... To niech pan się jeszcze tego pana Karpińskiego, już on pan się tam będzie dowiadywał, to niech się go pan zapyta, czy płyta obornicka... spełniające wszelakie wnioski tam przechodzą na nią, unijna, czy to będzie mogło służyć jako kompostownik? Obornicka jako kompostownik. Bo ja zadałem to pytanie tym paniom w tym KZGRL i ona, nie wiem, nie umiała odpowiedzieć na to pytanie. Płyta obornicka, okej. Okay. Tak. Płyta obornicka, bo z obornik, czy płyta obornicka, bo do obornika? Płyta obornicka do obornika. Czy do to obornik. Może służyć jako kompostownik? Dobrze, zapytamy pana prezesa przy najbliższej okazji, mam nadzieję, że może nawet dzisiaj się uda go zastać i zapytamy, jak to wygląda, jeżeli idzie o płytę obornicką, a może państwo już gdzieś tam podobnie, też jak zawsze nasi słuchacze często już sami wiedzą i mogą panu słuchaczowi poradzić, czy płyta obornicka może być kompostownikiem, czy nie. Mamy telefon, dzień dobry. Dzień dobry, bo mnie coś z panem rozłączyło. Przepraszam, czy to z panem rozmawiałam? Tak, ale no, szanowna pani, my tak, tutaj, wie pani. Rozumiem, wszystko wiem, tylko tak. Chciałam się pożegnać, tak wie pan, bo mnie tak głupio się rozłączyłam. Życzymy tego, pani, nie? Tak, życzymy pani tego, żeby się wreszcie ta sprawa udała, że tak powiem, rozwiązała, tak jak pani mówi, w jedną albo w drugą stronę. Rozumiem, bo wy państwo po prostu poruszacie takie tematy tak, różne, jak w telefonie, ja się cieszę, że pani, są, tak? Tak, ja się cieszę, że pani poruszyła, natomiast no, na pewno nie wpłyniemy na sąd, żeby sąd rozwiązał problem. Ja oczywiście wiem, tak, tylko chodzi po prostu o takie zaznaczenie tego, co się jasne. Dzieje, nie? To w tym znaczeniu. Bardzo pani dziękuję, pozdrawiam, dziękuję, miłego również. Dnia, do widzenia. Do usłyszenia, dziękujemy bardzo. No, jak się krzyczy na ulicach wolne sądy, to one potem są wolne, no. 6 lat się ciągnie. W ten sposób. 65 529 5529. Mamy telefon. Jest telefon. Dzień dobry, witamy. Halo? Nie, mamy. Halo, gdzie tam pan słuchacz się zabłąkał w tym sygnale? Spróbujmy jeszcze raz odebrać to połączenie. I teraz powinno być. Halo? Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Ja chciałem pocieszyć tą panią, że moja znajoma. Halo. Słyszymy pana doskonale. Podobny problem. Aha.
i wybiera się do Ministerstwa Sprawiedliwości, bo był ewidentny błąd medyczny, ale nie wiem, czy ludzie wiedzą, że lekarze też są ubezpieczeni, mają OC, tak jak my ubezpieczone samochody, ale to tak na marginesie, bo tu po audycji zejdzie. Tak, ja chciałem taki problem na Tito poruszyć, na placu Metzliga, to jest pana Fyrtel, panie Adamek, tam jest taka chałupa, pod numer 28 jest bardzo długi dach, ja jestem budowlańcem, tam są dziury w dachu i ledwo trzymające się dachówki. Już nie chodzi o te samochody, które są, ale tam ludzie chodzą, to powinno, to jest, nie ma MZBK, czy tam nie, to jest prywatna, tam trzeba na Tito wysłać kogoś z inspektoratu budowlanego albo straży zabezpieczyć, bo te dachówki ledwo wiszą, komuś taka dachówka, która długo się spadnie na głowę, no to będzie momento mori. Naprawdę, ja wczoraj tam byłem, podniosłem głowę, nie wiem, straż miejska, policja chodzi, patrzą na koła, mandaty, ale przecież te dziury są do jakiegoś czasu i tam wiatr wyrwał, tam trzeba coś z tym zrobić. Plac Metzliga 28, to jest taka z takim spadzistym dachem dom, tak? To chyba... Ta dwuspadowa, to jest ten cyrkel, przejście do kościelnej. Tak. No rzeczywiście, to jest chyba prywatny budynek, kwestia zabezpieczenia. No dobrze, dziękuję bardzo, może się uda znaleźć służbę, która no, przynajmniej zadba o to, żeby właściciel zabezpieczył ten dach. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Aneta, ty tu jesteś zdolna dziewczyna, bo ty coś mi znalazłaś, że płyta obławnikowa może być kompostownikiem. Aneta taka? No i internet. Ale jeszcze potwierdzimy, czy Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego też taką wykładnię podziela. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja do tej pani, co dzwoniła o tym lekarzu, o tym błędzie lekarskim, to musi po prostu adwokata, który zajmuje się o spraw medycznych. Niezwykłego adwokata. No tak. No tak, specjalista jakiegoś. No, bo ja mam to samo. Też mam. I ma pani adwokata. Tak, ale od spraw medycznych. I prowadzi tą sprawę sprawnie. Tak. O. Bardzo sprawnie. Czyli tu jednak rada jest od pani słuchaczki, żeby jednak powierzyć. Bardzo sprawnie i wszystko jest na najlepszym porządku, ale to musi być wybitnie od spraw medycznych. Tak jest. Dziękuję pani bardzo. Dziękujemy za telefon. Jest rada, żeby jednak skorzystać ze specjalistycznych usług prawniczych. Mamy kolejny telefon. Odbieramy zatem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chcę troszeczkę optymizmu w te sprawy sądowe tam ze szpitalami, z państwem polskim się toczące i tak dalej, przeciągające w czasie i tak dalej. Trochę optymizmu panią dołożyć tutaj. Mamy państwo Prawa i Sprawiedliwości i odkąd mamy to państwo, wszystkie prawa i sprawy w sądach i tak są kilkukrotnie szybciej prowadzone niż było to wcześniej. Kilkukrotnie szybciej. Tak przynajmniej zarzekają się po tych wszystkich zmianach na lepsze. Tak, choć i tak to jeszcze ciągle strasznie długo trwa. Tak, niech pani sobie przymnoży, że tak 6 lat już to robi, ale normalnie by już w tym samym czasie miała już przynajmniej kilkukrotnie razy więcej. Okej, dziękuję panu bardzo za tę opinię. Mamy jeszcze 2 minuty do przerwy. Sporo czasu, czekamy na telefon. Oj, tak. Kolejeczka się zrobiła, chętnych mnóstwo, także nie czekamy, odbieramy. Dzień dobry. Halo? Halo? Dzień dobry panu. Halo, dzień dobry. Słuchamy. Dzień dobry panie Jarku. Ja chciałem taką odezwę do mieszkańców gminy Osieczna zrobić. No. Żeby zrobili zrzutkę na gminę, na burmistrza i na radę, bo oni nam podnieśli ponad 30% podatku. Nawozy drogie, paliwo drogie, a oni nam tyle podatku podnieśli. No chyba na chleb nie mają. Podatek od nieruchomości, jak rozumiem, rolny, tak? Ten podatek? Od ziemi. Nieruchomości, tak jest. Od hektara. No, aha, to rozumiem. No, ponad 30%, no. Nawóz taki drogi, opryski drogie, niedługo na nic nie starcza, a oni sobie po tyle podnieśli. Chyba na chleb nie mają, więc niech mieszkańcy gminy Osieczna zrobią zrzutkę na chleb im. Robicie, podatki płacicie. Dziękuję bardzo. No, przypominam państwu, do 15 marca jest termin zapłaty podatku od nieruchomości albo pierwszej jego raty, tak jakbyście tam gdzieś nie pamiętali, jak się to płaci. Także jeszcze są 3 tygodnie niecałe. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu.
Ja dzwonię sprawić tej płyty obornickiej z góry tutaj. Ja? No i ja też mam ten kompostownik tej płyty zrobiony, tutaj byli z Tekomu z góry, no i wszystko przyjęli, że to jest okej. Dobrze, dziękuję bardzo. Chciałem temu panu tam przekazać, co tutaj tak, dzwoni mnie. Tak, pan słuchacz jest co prawda z innego związku śmieciowego, no ale skoro tu Aneta znalazła wykładnię jedną, pan podaje drugą, myślę, że komunalny związek także płytę obornicką akceptuje, ale upewnimy się co do tego. Dziękuję panu bardzo. Dziękujemy i przed przerwą ostatni telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Mam taką sprawę. W zeszłym tygodniu byłem z wnuczką na lodowisku. Aha. Wypożyczałem łyżwy. I wie pan co? Tak to musiałem wypełnić oświadczenie. Na tym oświadczeniu jest napisane, że mam wypełnić imię i nazwisko i numer PESEL. Aha. No, będąc tą wnuczką, no, szkoda czasu było, wypełniłem to oświadczenie. Zdałem te łyżwy po tej sesji. No i tak przyjechałem do domu, tak przemyślałem sprawę, czy to jest po prostu to wszystko jest okej. Z tego względu, że podając ten PESEL jest napisane, później dopiero przeczytałem cały regulamin. Natomiast przez całą tą sesję te dane z tym oświadczeniem leżały. Zdając te łyżwy, pan przy mnie, pan przy mnie nie zniszczył tego oświadczenia, bo oddałem łyżwy, zamknął okienko, no i poszedłem i tak w domu przemyślałem. No, dojście do tych danych, to oświadczenie leżało przez jakąś tam sesję, tą 50 minut czy godzinę. To oświadczenie nie widziałem, żeby zostało zniszczone, a te dane z PESEL-em. Zdziwiłem się, dlaczego PESEL, bo później przeczytałem ten regulamin, wszystko, jak to powinno wyglądać i tak dalej, no niby jest wszystko to legalnie, ale PESEL przy podawaniu łyżwy wartości przykładowo 100 zł i tak dalej, gdzie to nie jest jakaś instytucja państwowa, szpital czy cokolwiek, uh-huh. To tak troszeczkę mi się to wydawało takie nie do końca takie okej. Okay. Nie wiem, czy to jest, czy możecie państwo sprawdzić, czy to wszystko niby w regulaminie jest okej. Okay. Uh-huh. Natomiast wydaje mi się, że przez tą godzinę oczywiście tam jeszcze kilku pracowników się w tym czasie przemieszczało i dojście do tych danych było. Więc nie wiem, czy to tak. Trochę się tak, nie ukrywam, zdenerwowałem podawanie, bo pierwszy raz się spotkałem z takim czymś, żeby przy takiej instytucji, przy takim no, błahym tutaj, że to powiem, a oprócz tego jeszcze nikt nie zaproponował mi kaucji, którą mogłem wpłacić i nie podawać tych swoich danych. A w regulaminie kaucja była? Tak, później przeczytałem, aha, więc w regulaminie ta kaucja jest napisane, że mogę okay zapłacić, ale nikt, to od razu było oświadczenie, proszę, i po rozdaniu, no mówię, pan wziął, zamknął okienko, ja poszedłem, no i nie wiem, czy ten dokument, czy te dane moje zostały zniszczone w tej zniszczarce, czy też nie. Okej, okay, to uczulimy przede wszystkim MOSIW, żeby no właśnie takie chociażby drobiazg, że rzeczywiście już po całej usłudze, przecież do niczego im to nie jest potrzebne. No nie. No dziękuję nie panu bardzo, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, i pozdrawiam teraz również dwie minutki przerwy. I wracamy do drugiej części tematu dla reportera. Oczywiście czekamy na telefony. 65 529 5529. W pierwszej części nam się tutaj tak pięknie rozwinęła dyskusja o różnych sprawach, między innymi sądach, a co będzie w drugiej, to już od państwa zależy. Zapraszam, jeszcze 9 minut audycji, więc śmiało państwo mogą dzwonić i możemy sobie porozmawiać o różnych sprawach. Tylko trzeba ten numer wybrać po prostu. 65 529 5529, a najfajniej jak dzwonicie i odpowiadacie na jakieś problemy słuchaczy, którzy dzwonili przed momentem i rozwiązujemy w trakcie audycji. No i linia wolna, także proszę wybrać nasz numer. Nie czekać absolutnie do końca audycji, bo później, co niejednokrotnie powtarzaliśmy, korkuje się troszeczkę, jeśli chodzi o telefon. Jest taki zator telefoniczny. Mhm. Rozdzwaniają się telefony właśnie, kiedy już Jarka z nami nie ma. Jarek sobie wychodzi. Audycja się kończy, a to jest właśnie ten moment, to pół godziny dla państwa, dla tej audycji właśnie. Tak, miło, że mówicie, ja mogę sobie w tym czasie nos tak wytrzeć. Proszę tak bardzo. Tak, mamy telefon. To teraz będą właśnie rozmawiać słuchacze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jarku, nie wiem, czy pamięcią pan sięga, we wrześniu była taka burza, były uderzenia. Burza? No okej, okay, no. We wrześniu. W ubiegłym roku, nie? No, dobrze. Do dzisiejszego dnia tej lampy nie zrobili. Nie świeci. To jest na ulicy Spacerowej. Spacerowa. Lampa po burzy, która była we wrześniu. Tak, i w ten słup uderzył piorun i tylko tam przypuszczalnie wystarczy żarówkę wymienić. Oj, tam czuję, jak piorun uderzył, to może tam i kable trzeba będzie wymienić, bo to popaliło. Raczej nie, bo wszystko działa. Aha. U mnie poszły telewizory, ale już są naprawione i tego, a lampa nie świeci. Dobrze. Ulica Spacerowa w Lesznie.
To jest zaraz na początku spacerowej, tu od no, od przejścia podziemnego pod torami. Aha. Kawałek w prawo, drugi z pierwszy słup. Za to, za Bojowo. Tak, dobrze. I on nie świeci od września. Dziękuję bardzo. No, trzeba było sięgnąć pamięcią troszkę. No, wiesz. Ja nawet nie pamiętam, że jakaś burza była. No właśnie chciałem zapytać, jak można nie wiedzieć, że burza we wrześniu była. No pan pamięta, bo mu piorun strzelił, mu telewizory poszły. To też byś pamiętał, jakby ci telewizory poszły. Swoją drogą telewizory. A, no, tak, telewizory. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałem się odnieść tutaj do wypowiedzi tego pana, który tam właśnie wspominał o podatkach w gminie, że wzrosły. Taka jest sprawa, że jeżeli mówimy tutaj o podatku od nieruchomości, to faktycznie to zależy od decyzji Rady Gminy. Natomiast ten pan coś wspominał, że wzrósł podatek od hektara. Od hektara płaci się za użytki rolne, czyli podatek rolny. A na stawkę podatku rolnego to już nie jest decyzja Rady Gminy, tylko jest to ogłoszone na podstawie komunikatu prezesa GUS-u. To zależy od stawki skupu żyta, więc tu już po prostu nie ma po prostu Rada Gminy możliwości, manewru. Nie ma wpływu na cenę. Mhm. No właśnie tak nie do końca byłem pewny, o jakim podatku pan mówił, bo tak ogólnie powiedział o podatkach, więc, ale rzeczywiście mówił od hektara, więc podejrzewam, że tak jak pan powiedział, ten rolny wzrósł. To pamiętam tak, jeszcze. A tu już na to Rada Gminy po prostu no, nie ma wpływu, więc no, z racji tego, że wzrosła cena skupu żyta, no to automatycznie wzrosła cena podatku, kwota podatku Jasne. Rolnego. Więc tutaj jakby ten pan mówił o podatku rolnym, no to tak chciałem jedynie tutaj korygować, tak. Że na to nie ma wpływu Rada Gminy. Tak jak mówię, z mądrym powiedzieć. To i porozmawiać przyjemnie, ja się zawsze cieszę, jak dzwonią słuchacze, którzy się znają na tych rzeczach i wyjaśniają, jak to wygląda. No ale swoją drogą 30%, jak pan słyszy, no to boli. No, boli. No. Trudno się dziwić, że pan słuchacz lekko zbulwersowany. Nie wiem, jaka jest cena kwintala żyta obecnie. Oj, nie mam pojęcia, ale Aneta jest specjalistką w wyszukiwaniu najróżniejszych żyto. Informacji. Dla kur. Tak, zarejestrowałeś te kury od wczoraj. Zarejestrowałeś, jak tam u ciebie. Odbieramy telefon. Dzień dobry, Dzień witamy. Dobry. Dzień dobry, ja dzwonię z Brzeżan. Jakiś czas temu, może z miesiąc, półtora, dzwoniłam do pana w sprawie tych śmieci tak, wysypanych na wylocie miejscowości Brzeżany Łagiszyn. One, powiem panu, do dzisiaj leżą. Nikt z tym nic nie robi. Następna kwestia. Pod koniec jesieni tamtego roku dzwoniłam do starostwa. Pytam się, kiedy droga będzie w Brzeżanach naprawiona, bo część drogi jest naprawiona pseudo nową nawierzchnią za 8 600 000. Powiem panu szczerze, że zastanawiam się, co tu jest zrobione, bo naprawdę jest tylko posypane, polane troszeczkę smoły i gryzik posypany i to jest uważane za nową nawierzchnię, no, droga zrobiona za 8 000 000. Część wioski drogi ma niezrobionej. Miała być robiona na jesień, bo zmiana masy bitumicznej, bo coś tam. No już mamy prawie wiosnę, a droga dalej jest niezrobiona. Okay, no zimą to się pewnie nie robiło w ogóle, ale czy będą... Jesienią robili, wie pan co robili, coś tam. No zimę drogowcy najczęściej tam sobie troszkę zwalniają tempo. Czyli co byśmy chcieli wiedzieć? Po pierwsze, czy te śmieci wreszcie, czy już status zabytku uzyskają i czy droga Brzeżany... Tutaj Brzeżany... w kierunku Łagiszyn. Kiedy droga zostanie i droga Brzeżany Glinka. No znowu niemiłosierne dziury się robią. Aha. Temat rzeka i to jest serial nieustający. Dokładnie. Dobrze. Dokładnie. Tak jak pan tam poprzedni wspominał, podatki są płacone, no bo największe podatki są we wsi, a do i reszta to no, on to nie ma, do nieba woła. Okej. Okay. Dobrze, Filipa poproszę, żeby tam się wywiedział, jak będzie w górze o tę drogę i no te śmieci to tak już... Mówię, może one już teraz przekształcą się w jakąś inną formę życia. Dziękuję pani bardzo. Aneta, jak zawsze niezawodna, 74,05 zł cena kwintala żyta. To za moment będziemy mieć kolejny telefon, ale widzę, że mamy gościa w studiu. Filip się zna na tej drodze. Także słuchamy, zanim odbierzemy telefon. Wdech, wdech.
A więc tak, no, ten remont nie kosztował 6-8 milionów. On by tyle kosztował, gdyby ta droga faktycznie miała być przebudowywana od podstaw. Powiatu nie stać na takie koszty, dlatego jakby remont tej drogi wyniósł 600 tysięcy. 8 milionów, a 600 tysięcy, jakby to jest ogromna różnica. I z tego, co informuje starostwo, no to jest jakby bieżące utrzymanie, no to jest takie utrwalenie tej drogi. Dlatego państwu może się wydawać, że to nie jest remont wielki, no bo to nie jest remont wielki, on kosztuje 600 tysięcy, przebudowa drogi powinna kosztować 8 milionów. Okej, okay, dziękujemy bardzo za to wyjaśnienie, a kiedy ten remont za 8 milionów, tego nie wiemy. No, podejrzewam, szanowni państwo, że jeszcze trochę. No dobrze, to czekamy. Odbieramy telefon, dzień dobry. Tak też zrobimy, dzień dobry, witamy. Że to 600. Dzień dobry. Witamy. To jest słabo słychać. Ale my panią dobrze słyszymy, słuchamy. Tak, dobrze. Ja dzwonię z góry. Z Góry Śląskiej i mogę podać imię Zofia. Chodzi mi o to, że nie wiem, bardzo mi zależy na tym, bo kiedyś ten szpital zaczęli nas już sprzątać, myśmy myśleli, że coś zrobią, chociaż jakieś dwa oddziały i nie ma nic. Czy wy wiecie, że co się będzie działo tam, czy jakoś chciałabym się dowiedzieć? Bo żeby każdy zaczął o ten szpital walczyć, to może by coś wywalczyli. Przecież Góra nie jest takie małe, a okolice wszystko do znaczy, ja pozbawię państwa złudzeń, nie będzie szpitala w Górze. Jakby nie pozbawię państwa złudzeń, nie będzie szpitala w Górze. To są odpowiedzi, które płyną bezpośrednio z ministerstwa. Nikt tego szpitala nie odnowi. To, że tam rozpoczęły się prace, wynika z tego, że prywatny przedsiębiorca wykupił po prostu budynek. No i po co jemu to? Jak to by było służyło dla ludzi, dla ogrom ludzi? Jasne, tylko to, on to wykupił jako inwestycję. Nie wiadomo, co z nim zrobi. No wie pani, no taki wolność domku w swoim domku. Górze, naprawdę. Nowa winda już zrobiona. Porobili takie rejestracje nowe, bo mój tato tam przebywał dłuższy czas w Zolu i my tam chodziliśmy. No nie ma nic tu. No właśnie, a propos Zolu, są takie plany, że może docelowo... Tak jakoś, nie wiem, na pastwę losu. Może docelowo tam zakład opieki leczniczej będzie utworzony, ale to też jest prywatna inicjatywa. Co do reaktywacji szpitala w Górze, nie ma takich planów i nie będzie. Jeżeli ktoś państwu mówi, że szpital w Górze przewróci, to kłamie. No. Ja już tak z mężem tutaj, bo mąż czasami w totolotka zagra. Ja mówię, jak wygramy, to pierwsze szpital budujemy. O kurczę, to życzymy ludzi, pani. Bo to jest potrzebne bardzo. To życzymy ja pani. Ja mam 73 lata i potrzebuję, dwa razy byłam w szpitalu w Lesznie, no zatłoczone tam to wszystko jest. Wszystko się pcha do Leszna. No, albo do Głogowa. A tu dużo jest tych ludzi chorych, starszych i młodych i różnych. Ja już nie będę tam mówić takich tych, ale to jest taki ciężki kaliber naprawdę, strasznie. Dziękujemy pani bardzo, życzymy pani tej wygranej oczywiście w Totolotka i najlepiej jeszcze w Eurojackpocie, bo tam są te naprawdę duże pieniądze, chociaż obawiam się, że na szpital mogłoby nie starczyć. Mój syn też mówi, że jakby tak on po prostu, jak to mówią, też potrzebuje, bo ma małe dzieci, ma tego, mówi, też bym zrobił ten szpital sam. No nie ma, państwo jakbym pamiętają. Jakbym tylko też miał jakiś zasób tych milionów. Od kiedy, pracuje w radiu sprawa szpitala w Górze zawsze się wlokła i zawsze było źle, a potem było jeszcze gorzej. I teraz już jest fatalnie. I to se nevrati, jak mówią bracia Czesi. Może kiedyś, szanowni państwo, ale no, ministerstwo jasno i oficjalnie mówi, że nie ma planów na to. Musimy odkryć pod górą ogromne złoża ropy naftowej. A nie, bo auta mają spalinowe wkrótce przestać być sprzedawane, więc na co nam ta ropa? Musimy ogromne złoża baterii znaleźć po prostu. Dziękuję państwu dzisiaj. To wszystko za pół godziny. Kwadrans samorządowy, czyli pan prezydent miasta Leszna u nas. A temat dla reportera jutro o 9.15. Dziękuję bardzo Filipowi także. Dziękuję. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.